Spotykamy się dzisiaj u Pana w domu. Pan tutaj nie tylko żyje, ale też pracuje. Czy zaczyna Pan każdy dzień od włączenia radia? Czy zupełnie tak nie jest? Nie, nie, teraz nie. Kiedyś włączałem, bo ciekaw byłem, jak tam te poranne audycje idą. Teraz właściwie trochę później włączam, ale mam pretensje do siebie, że za mało słucham, bo chciałbym mieć opinię na temat każdej audycji, to jest niewykonalne. Nie dlatego, że czuję się takim jakimś profesorem, który potem powie, czy było dobrze, czy źle, bo ja się za bardzo nie pcham do recenzji, ale jednak potrzebuję mieć świadomość tego, jak się ten program układa. Więc słucham zwykle trochę później, chociaż ze wstydem powiem, że mam możliwość włączenia natychmiast po przebudzeniu. Ale ja potrzebuję chyba trochę czasu na rozruch. Robię się leniwy, może jeszcze bardziej. Ale wiele osób z Panem zaczyna dzień, czy spędza go w późniejszych godzinach, bo jednak ta praca jest. Nawet dzisiaj już podpytałem, że audycja była prowadzona. Tak. Czy zawsze starcza tej energii, by zachować tę bystrość umysłu, tę szybkość? Bo to jednak są te cechy, za które ludzie Pana kochają słuchać, no i które są w tej pracy bardzo przydatne. No ja bardzo się cieszę, jeżeli ktoś jeszcze uważa, że ja mam bystrość umysłu. Ja usłyszałem przed chwilą rozmowę z synem. Bystrość umysłu była taka, że śmiałem się tutaj cichutko z odpowiedzi Pana o samopoczuciu. My ćwiczymy, bo syn też próbuje radia. Wydaje mi się, że idzie dobrą drogą. No ale rzeczywiście sama obecność radia w moim życiu teraz, kiedy jestem definitywnie w wieku emerytalnym, jest takim bodźcem, jest napędzeniem ze sprzężeniem zwrotnym, bo w dawnych czasach to, co słuchacz myśli, to można było wywnioskować z kartki pocztowej, może z telefonu, ale zwykle z opóźnieniem. A teraz jest internet, myk, myk, ja mam natychmiast reakcję. Tak. Jak się sypnę, to mnie opieprzają. Jak zrobię coś dobrego... To serca wysyłają, lajki. Ale tak. Ale również są docinki i ja muszę być ciągle na baczności. Bo ostatnio się walnąłem w audycji i jak przyszło parę listów, to bałem się, że z tych nerwów przestanę prowadzić. Ale to jakie smutne życie by było, gdyby Pan wybrał tę emeryturę w praktyce, bo to taka u Pana emerytura tylko w teorii. Co to byłoby za życie bez tych audycji? Chyba nie ma takiej szansy, żeby Wojciech Mann porzucił to, co lubi robić najbardziej, prawda? Chyba będę się pazurami trzymał tak długo, jak będę dawał radę. Mamy największą nadzieję, że tak właśnie będzie. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję.